Paweł Królikowski zmarł kilka dni temu. Niezwykle smutna wiadomość obiegła całą Polskę. Pojawiło się wiele spekulacji na temat przyczyn śmierci tego wybitnego aktora. Prawda okazuje się wyjątkowo okropna. Paweł Królikowski bez wątpienia po swoim odejściu zostawi ogromną pustkę, której w wielu sercach nie da się niczym zapełnić. Wiele osób wysnuwało najróżniejsze domysły na temat przyczyny śmierci znanego artysty. Najczęstszym podejrzeniem była niezwykle ciężka choroba. Spekulacje na temat śmierci aktora Paweł Królikowski od dłuższego czasu poważnie chorował. Aktor nie chciał martwić swoich fanów informacjami o chorobie, w związku z tym nie podawał zbyt wielu informacji na ten temat. Przyczyniło się to do pojawienia się najróżniejszych spekulacji dotyczących stanu zdrowia artysty. Jedno z domniemań pojawiało się wyjątkowo często. Znaczna część ludzi podejrzewa, że Paweł Królikowski cierpiał na nowotwór. Nie da się ukryć, że w przypadku przewlekłej choroby jest to jedna z pierwszych myśli. Rak często okazuje się nieuleczalny, a doniesienia o niebezpieczeństwach, jakie ze sobą niesie, słyszał każdy z nas. Jednak to nie nowotwór był przyczyną jego śmierci. Prawda może okazać się dla niektórych wyjątkowo zaskakująca. Co zabiło tego fantastycznego aktora? Na co zmarł Paweł Królikowski? Okazało się, że większość osób zakładających, że Paweł Królikowski zmarł na nowotwór, nie miała racji. Pierwsze problemy zdrowotne aktora pojawiły się w 2015 roku. Paweł Królikowski musiał przejść wówczas bardzo ciężką operację. Przyczyną był tętniak mózgu. Minęło prawie 5 lat i choroba ponownie dała o sobie znać. Początkowo Paweł Królikowski nie pojawił się w finale programu Twoja Twarz Brzmi Znajomo, gdzie zasiadał w składzie jury. Przyznał się wówczas do swoich problemów zdrowotnych. Pod koniec minionego roku aktor musiał poddać się kolejnej operacji neurochirurgicznej. Początkowo wszystko wskazywało na to, że przebiegła ona pomyślnie. Paweł jest w dobrej formie. Niestety zostanie jeszcze w szpitalu, bo wkradła się jakaś infekcja. To się zdarza. Konsultuję wszystko na bieżąco z lekarzem, powiedziała po operacji żona artysty. Dzisiaj grzeje, nie żyje uwielbiana dziennikarka. Przegrała nierówną walkę z nowotworem 2. Nowe informacje o pogrzebie Pawła Królikowskiego. Aktor zostanie uhonorowany jak najważniejsza osoba w kraju. Niestety niecałe 2 miesiące po wypowiedzeniu tych słów stała się tragedia. W wyniku komplikacji po operacji neurochirurgicznej Paweł Królikowski odszedł z tego świata. Jedne z ostatnich wypowiedzianych przez niego słów sugerują, że mógł cierpieć. Aktor przyznał, że jego ból mogą rozumieć wyłącznie osoby dotknięte chorobą onkologiczną, którym życzył powrotu do zdrowia. Niefortunnie Paweł Królikowski nie zdołał wyzdrowieć. Koszmarna choroba neurologiczna zabrała z tego świata. Najlepsze newsy dnia, źródło, Radio Zet. Następny artykuł. Nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. na Google News.